W łaskiej kolegiacie w minioną niedzielę odbył się koncert przebojów muzyki klasycznej Muzyczna podróż w czasie w wykonaniu duo Gawlicci. Przy okazji koncertu muzycy opowiedzieli nam o początkach swojego zespołu. Nasz zespół duo Gawlicci, witam Państwa serdecznie, powstał zasadniczo jeszcze na studiach, kiedy poznałem tę oto piękną kobietę i postanowiłem, że będzie moją żoną. I wtedy narodził się pomysł stworzenia takiego dziwnego składu, czyli kontrabas i skrzypce i prezentowania szeroko publiczności zasadniczo przeróbek znanych utworów, ponieważ bardzo mało jest oryginalnie napisanego materiału na taki skład. No i w tym momencie pamiętam, jak zaproponowałem w pierwszym roku małżeństwa swojej żonie, że stwórzmy taki duet i ona się zgodziła. Zespół tworzy własne aranżacje znanych przebojów muzyki klasycznej. Na dzisiejszym koncercie usłyszymy utwory kompozytorów, którzy tworzyli od roku 1630 aż do XX wieku, do w sumie współczesności. Są to utwory, które są przebojami muzyki klasycznej w naszych aranżacjach, a te przeboje też doczekały się różnych innych opracowań. My nasz wkład troszeczkę do historii muzyki, wykonując nasze opracowania, utwory na przykład takie jak Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy Tańce węgierskie Brahmsa. Nie zabraknie na końcu Astora Piazzolli też. Koncert zgromadził sporą liczbę publiczności, która z wielką uwagą i przejęciem wsłuchiwała się w dźwięki muzyki. Organizatorem koncertu było Centrum Idei ku Humanizmowi.